Rozwiąż układ równań metodą eliminacji. A nasz układ równań to x plus 2y równe 6 i drugie równanie 4x minus 2y równe 14. Metoda eliminacji, zwana również metodą przeciwstawnych współczynników, polega na dodawaniu lub odejmowaniu równań stronami w ten sposób, aby wyeliminować jedną ze zmiennych. Popatrzmy tutaj. W pierwszym równaniu po lewej stronie mamy x plus 2y, a w drugim równaniu mamy minus 2y. Jeżeli dodamy do siebie lewe strony tych równań, to zniknie nam y, prawda? Bo 2y minus 2y da nam 0 i po lewej stronie będzie tylko x. No i po prawej stronie no, będzie jakaś liczba i w ten sposób pozbędziemy się y i dostaniemy jedno równanie na x. Jeżeli masz wątpliwości, czy można tak zrobić, to chciałbym teraz jeszcze cię o tym przekonać. Czyli tak, popatrzmy na pierwsze równanie. Mamy takie równanie x plus 2y równe 6. No teraz wiemy, że jeżeli mam takie równanie, to ja do obu stron mogę dodać tę samą liczbę, mogę obie strony równania pomnożyć przez tę samą liczbę i równanie pozostanie spełnione. Tak? Wiemy, że aby równanie pozostało prawdziwe, cokolwiek robimy z lewą stroną, musimy to samo zrobić z prawą, czy dodać liczbę, czy pomnożyć przez liczbę, czy podzielić. Czyli na pewno to równanie pozostanie prawdziwe, jeżeli do obu stron dodamy 14. No, czyli dodajemy 14 do obu stron. No dobrze, ale teraz popatrzmy. X i Y nie tylko spełniają pierwsze równanie, spełniają również równanie drugie. A co nam mówi równanie drugie? Aha, równanie drugie mówi, że to 14 tutaj to jest 4X minus 2Y. Czyli zamiast pisać 14, ja mogę tutaj dodać 4x plus minus 2y. Czyli mogę dodać do obu stron 14 i wykorzystać drugie równanie, że 14 wiem, że to jest 4x minus 2y. Czyli jeżeli dokonam tego, to po lewej stronie będę miał tak x plus 2y plus 4x minus 2y równa się 6 plus 14, czyli 20. No i teraz widzę właśnie, że nie mam już y-ów i mam x plus 4x, czyli 5x równa się 20. No i teraz dzieląc obie strony przez 5, prawda, otrzymuję, że x jest równe 4. Czyli już wiem, że x musi być równe 4. No i teraz używam ponownie któregoś z tych równań, aby wyznaczyć y. Czyli powiedzmy, wstawiam to x równe 4 do, prawda, wstawiam sobie teraz na przykład do równania pierwszego. Czyli mam 4 plus 2y jest równe 6. Odejmuję 4 od obu stron. Czyli mam 2y równe 6 minus 4, czyli 2. Dzielę obie strony przez 2 i otrzymujemy, że y jest równe 1. Czyli rozwiązaniem tego równania jest para x równe 4, y równe 1. No i może jeszcze sprawdźmy, że rzeczywiście te dwie liczby spełniają ten układ równań, czyli pierwsze równanie to jest tak, x, czyli 4 plus 2 razy 1, czyli to jest 4 plus 2, czyli 6 i to jest dobrze. No i drugie równanie to jest 4x, czyli 4 razy 4 minus 2 razy 1, czyli 16 minus 2, czyli 14. I drugie równanie jest też spełnione, czyli to rzeczywiście jest rozwiązanie tego układu równań.